Siemano, witam was, kolejny odcinek z gry Plague Tale Innocent. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na dobry początek, wpaść na Twitcha, tam streamy o 20 niecodziennie, ale za to odcinki codziennie tutaj o 16 i 14 możecie kliknąć ten wielki czerwony przycisk. I prosta piła. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możemy wejść do wody? Możemy. Udało nam się tutaj w poprzednim odcinku uciec, wpaść do rzeki. No i dzisiaj musimy znaleźć jakiegoś znachora? Jakiegoś gościa, który tutaj podobno ma wyleczyć naszego brata z jakiejś choroby. Na razie za dużo o tej chorobie generalnie nie wiemy. O, ja bym tak w kaczkę wycelował, mogę? Czemu nie mogę? Mam wybrany kamień? A, nie można w mieście celować w kaczki. Szkoda trochę. Zepsuli całą moją zabawę, którą miałem przygotowaną. Chodźmy jeszcze tutaj na pomoc. W ogóle ta gra jest absolutnie. O, właśnie, możemy jeszcze coś znaleźć. Chciałem powiedzieć, że chodźmy tutaj na pomoc. Bo naprawdę to wygląda absolutnie przepięknie de facto. No i jeszcze przy okazji coś znaleźliśmy. Amulety i talizmany. W obliczu gwałtownego wybuchu zarazy, strach i przesądy skłaniały prostych ludzi do kupowania lub wytwarzania szczęśliwych amuletów. Pozbawieni skrupułów rzemieślnicy zarabiają na sprzedawaniu drogich pierścieni i naszyjników wykonanych z dowolnego materiału. Te mało wiarygodne powiązane z przesądami błyskotki mają rzekomo chronić ludzi przed złem. No nawet dzisiaj kupują. Generalnie jak są ludzie pod ścianą. Też strasznie nie lubię. Przede wszystkim nie ludzi, którzy to kupują, ale przede wszystkim ludzi, którzy to robią. I zarabiają trochę na nieszczęściu innych. Dobra, czy tu znajdę jakąkolwiek postać? Nie, tu znajdziemy tylko i wyłącznie konie. Czy ja mogę biec z młodym? Nie mogę. Jakbym go zostawił, też w ogóle go nie mogę teraz zostawić. On przykuł mi się do ręki. Nie mogę nic zrobić niestety. O! Dobra, wcinaj! Nie no, faktycznie no. Kurwa, wariacie, ty! Czym oni się karmili, że ty takie jabłko chciałeś zjeść? Tutaj też wszystkie w sumie pogniłe. Ale kurczaki są żywe całkiem. Mało zgniłe. Patrz. Oj, myślę, że to nie jest dym, który doprowadzi nas do ludzi. Znaczy, doprowadzi do ludzi, ale coś czuję, że palonych na stosie. Albo coś takiego. Co się dzieje? Okej, tu nie możemy w ogóle dalej iść. Tu jest coś otwarte, ale wątpię, że kogokolwiek tutaj spotkamy. Też mięso. Wszystko wygląda na zepsute. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj bardzo te muchy tak wskazują i pokazują nam, że tutaj w miarę jest wszystko zepsute. Tutaj możemy przejść na przykład? Nie możemy, za grube krzaczury. Tak, no zgaduję, że tutaj jest zaraza, nie? Panuje i dlatego wszyscy się zamykają, nie? Bo się boją po prostu. No właśnie, te takie X-y charakterystyczne. No właśnie. Tak, mieliśmy taki sam dokładnie wątek, jeżeli chodzi o wampyra, w którego grałem przed chwilą. Pewnie, żeby no zarazę też przepalić, prawda? Dlatego też ludzie tutaj... No właśnie. Tak jest, dlatego się tutaj ukrywają. Ej, dobrze powiedziałem, stosy! Ty! Ale miałem przeczucie de facto. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing.
But now you found Conrad Marfoch. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Czarna zaraza, czarna śmierć. Czyli to jest... Co to jest? Kurwa. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie, to zaraza. Ale generalnie została roznoszona przez szczury i w sumie... stała się bardzo... bardzo groźna. I zabiła najwięcej osób na całym świecie. Jeżeli chodzi o zarazy. Dobra. Musimy w coś trafić. Wydaje mi się, że w te gamki one się bardzo tutaj nam podświetlają. Chodź na dół, a my mu na plecki wejdziemy. Chyba, że mu w głupi łeb mogę rzucić. Istnieje taka szansa? Kurwa mać. Dobra, chodź. Po cichu. O kurwa. Dobra, jeszcze nie rozumiem do końca mechanik. A misja nie żyje. Swoją drogą... przy okazji... Dobrze klikłem? Chyba tak. Przy okazji nauczyłem się przynajmniej imienia mojej głównej postaci. A misja. Wtedy jeżeli chodzi o imiona, to mam z nimi zazwyczaj problem. A my nie możemy mu tym kamieniem przypieprzyć w łeb? Wydaje mi się, że jak dzika udało się praktycznie zabić, to wydaje mi się, że takiego śledzia jak ten gościu też by się udało. Dawaj. Może nie jesteśmy jeszcze na tyle odważni. Albo ręka jeszcze nie jest do końca pewna. Dobra, lecimy? O kurwa. Tutaj. Dobra, C. Should never have come here. Why are they doing that? They think we have brought evil with us. Tutaj możemy to przesunąć, okej. Okay. Co to w ogóle jest tutaj? A, to jest skóra wygarbowana, tylko jeszcze nie wysuszona. Jakiś świni i tak dalej. Albo ludzi, kto wie w sumie. Dobra. Musimy się dostać, wydaje mi się, tam, w tamtą stronę. Czyli weźmiemy sobie tutaj to. No właśnie, i najzwyczajniej w świecie popchniemy. Naciśnięcie myszką, ustawienie go i odpowiednim kierunku. Dobra, jest luz. Mamy to. Podoba mi się. Nie ma tu za dużo interakcji takiej, której muszę jakoś mega coś dużo robić. Jest to taki chodziak, ale dzieje się tu też akcja, także jest bardzo w porządku. Wydaje mi się, że ta rozgrywka jest w miarę tutaj wyważona, jeżeli o to chodzi. Dostajemy kamienie, a to oznacza, że coś będziemy musieli tu z tymi kamieniami właśnie zrobić. Śmigło dla widza, pyk. Nie ma innej opcji, dawaj. A gdzie my to puszujemy? Czekaj, bo w sumie nie wiem. Nie zastanowiłem się nad tym. Puść to! Jak to puścić? Okay, jakimś przyciskiem chyba. Chyba tutaj? Tak mi się wydaje. Musimy to popchać w tamtą stronę. Powinna być gituwa. Ale dźwięki. A, nie zrobili teraz dźwięku. O. Dobra. No i co, pakuj dupę. Też czuję, że to nie będzie tak łatwo przejść przez to miasto, że jeszcze tutaj będziemy musieli się ukrywać. A na końcu jeszcze przyjdą szczurasy. Krosno znowu atakuje. Na razie się chyba skradać nie musimy. Oj! Co się dzieje? O kurwa! Dawaj. Oj. Dobra. Kit! Gdzie ja kurwa jestem? There you are. I found this.
climb up. Well done. I'll get it to fall. Watch out. Co? A, dobra, dobra. Ty, ale przecież młody sam tego nie da rady przyciągnąć, prawda? Czy da? Uja, da. Co ja robię? A da radę. Well done. I was scared. I'm sorry about the ladder. It's my fault. You were right. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. Stay here and not. Nie, nie, chodź ze mną. Come here. I'm coming. Chodź ze mną, bo ci wariacie zgubię, zapomnę w ogóle o tobie pewnie. Ukryj się. Two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those alleys blocked. If I catch those brats, I send them back to hell! My beast, they won't get out of here alive! Gosiu, ja mam kusę. Come on. Znaczy kusę. Proce. Ale wystarczy na takiego śledzia, kurwa, jak ty, elo. Dobra, mam jakieś tego z banucha? Nie mam, mamy kamienia. Meanwhile, the plague spreads through the village. You think it's normal to have a girl and a kid running around here with the things the way they are? What the? Oi! This thing makes too much noise. You're right. Dobra. Krzaczory. Kurczę, nie lubię nigdy się skradać. To nigdy nie jest moja mocna strona. Gdybym wolał ich walić na dziurę też, szczerze mówiąc, niżeli się skradać. No i tego ziomka chyba wyślemy tamtą stronę, tylko może nie kamieniem, a z banuchem jakimś. No i myślę, że gituwa jest, że możemy iść dalej. Pięknie zoptymalizowana ile ta gierka. O kurwa! Nie taki był plan. Ale chyba to tak było zaskryptowane, szczerze mówiąc. I co teraz? No i co teraz? Ty, oni tu zaraz wejdą. Jakieś pomysły szybkie? Kurwa, nie mam żadnych. Coś tu muszę znaleźć chociaż. O, okno. O kurwa. Can you unblock it? Hurry! Hugo, please! Hugo, he's here! Ale my też się możemy przez to przecież przycisnąć. O kurwa. Chodź. Stop him, he's here. Oh please, we've got to carry on. Just a little further. Dawaj. Mam pierdoloną maczugę. Tędy chyba, w prawo. O kurwa. O, już idę. Never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs, in a chest in the bedroom. Are you sure? Thank you. No coś czuję, a spróbuj mi kasznąć tutaj, nie, babulka. To od razu masz kurwa z procy. Pomiocie szataństwa. To jakiś warsztacik, nie możemy przejść. Jak się nazywała ta czarna plaga? Kompletnie o tym zapomniałem. To była dżuma? To chyba nie była dżuma. A może była to dżuma? Nie pamiętam, ale była taka jedna z największych tych. It smells like home. Mother used to use it.
Była taka jedna z największych pandemii, która zabiła mega dużo osób. Kadzidło i zioła. Alchemicy to wiedza, a zwykli ludzie zaczynają to podejrzewać. Co? Alchemicy to wiedza, a zwykli ludzie zaczynają to podejrzewać. Zło istnieje nie tylko w ciałach zainfekowanych, ale wędruje również wokół nich. Stąd winą obarcza się powietrze i odór wskazujący na obecność trujących wyziewów, a tym samym zarazy. Aby oddalić wielkie zło, powietrze w zatrutych zarazą miejscach oto oczyszcza się za pomocą palonych ziół, pomimo ryzyka spalenia całej okolicy. No to akurat chyba za bardzo nie pomagało, to szczerze mówiąc. Najwyżej ukrywało zapach. No ale próbowali jak mogli. Na przykład te ziomki, co tam leczyli przede wszystkim te zarazy, ci z tymi takimi nohalami, to oni często w tych nosach właśnie mieli pełno nakładzionych ziół i myśleli, że jak oni będą to oddychać i będą mieli styczność z zarażonymi, to oni się sami nie zarażą. Pewnie coś tam pomagało, bo jednak musiała się przedostać przez te zioła ta zaraza, żeby do ich płuc trafić. No ale generalnie ciężko. We're going to do what she told us, and that's it. Hugo, wait! Weź ubranie ze skrzyni. Jakaś nowa misja? Porozmawiaj ze staruszką. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh, my name is Clairvy. I'm Amicia, and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Mam fajny tego. Thank you. Fajny akcent, taki francuski, mimo tego, że... Po angielsku rozmawiają. Po francusku na pewno by to brzmiało świetnie, ale nic bym nie rozumiał. To chociaż słyszę, że coś mówią i nawet jeżeli nie zdążę przeczytać, to jestem w stanie usłyszeć. They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. RPG-owe tego. RPG-owe mechaniki, co? Ulepszania nowych proc i zbierania różnych składników. Czy to tylko tak jednorazowo dostajemy? Okej, mamy jedno narzędzie, nie mamy specyficznie określone jakie to jest narzędzie i potrzebujemy teraz kawałka skóry. Możemy też pewnie wyjść, ale... leżące na podwórku za domem, czyli musimy wyjść nawet. Poszukaj tutaj tego kawałka skóry. Może jeszcze znajdziemy coś tu ciekawego, co? Przeszedłbym się najchętniej, a pewnie tędy będziemy wychodzić tutaj, bo już widzę przejście dla młodego. Że pakujmy się, naprawmy proce i może teraz będę w stanie trafiać w głowy przeciwnikom. Keep calm and concentrate. Podczas naprawiania procy Amicia korzysta z okazji, aby zamienić kilka materiałów, z których jest ona konstruowana. Poprawia w ten sposób szybkość lotu pocisków, co sprawia, że każde trafienie przeciwnika w głowę jest śmiertelne. I tutaj mamy jakieś rzeczy, które będziemy mogli pewnie przez resztę gry zbierać. Ale na początku skupmy się na tym, żeby tutaj... O właśnie! Właśnie o tym myślałem. Sprzęt, linki, sakiewki. Skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej silności strzału. Dzięki specjalnej obróbce liny, Amicia poprawa uchwyt. Kieszeń może pomieścić maksymalnie 12 materiałów każdego rodzaju. 10 sztuk amunicji, a tutaj bieganie i wykonywanie uników powoduje mniejszy hałas. Czyli będziemy generalnie się tutaj bili z przeciwnikami. Okej, wchodzi taki RPGowy tutaj ten. RPGowa mechanika, podoba mi się to. Nie będzie to tylko i wyłącznie bieganie i skradanie się. Będziemy mieli jakąś interakcję. They won't survive long around here, if you ask me.
What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout. Children, that's enough noise. I want to see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see Mummy. Mummy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or Daddy. Amicia. I przecież wszyscy zginiemy zaraz. You're lying. Mały gnoju. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no. Hugo, wait. Don't go out. You're mad. Nie, Zygosiu, nie. Hugo, come back. Gdzie on pobiegł? Gdzie ty leziesz, wariacie? Chodź tu. Kurwa, jaki szybki. Przed chwilą mówi, że nie ma siły i musi odpocząć, nie? Szybka regeneracja chyba tutaj nastąpiła. Nie mogę szybciej biec? Co w ogóle, pod spację to robię? O kurde, a tu co się dzieje? A to plaga tutaj, ludzie nie żyją. Nawet te, nawet kurczaki też nie żyją. O kurde, no właśnie. Jodź krinco. Coś czuję, że... Nie będzie z nami dobrze zaraz. Nie, że tu martwi ludzie, to pewnie jeszcze pełno szczurów zaraz będzie. I odkryjemy kolejną mechanikę. Co się dzieje? Twój towarzysz został zaatakowany. O kurwa, nie zdążę, nie zdążę. Nie zdążę, nie zdążę. Pik. Jak nie chciałaś? Właśnie, że chciałaś go zabić, co nie? Przecież zaatakował mi młodego, halo. Pobiegajmy tutaj, Zara, idę, Hugo, spokojnie. Trzeba pozbierać materiały potrzebne do ulepszenia mojej procy, żebym jeszcze mógł celnie strzelać. Chociaż jeżeli chodzi o celność, to chyba nie będę narzekać, tak szczerze mówiąc, całkiem niezły rzut to był. I mamy też wzgląd na całe tego. Na całe miasto. Jest przepięknie zoptymalizowana gierka. Absolutnie przepięknie zoptymalizowana. Czekamy na moją siostrę? No to witam serdecznie. Walka z bossem? Ojcze, czuję, że to tak na niego nie... O kurwa, uniki! Co mam robić tu, szczerze mówiąc? O tylca chyba. Pyk i unik. I od tylca, od tylca. O, pięknie. Dobra. I unik. Okej, okay, szybciej trzeba klikać unik. Kurwa, myślałem, że trochę to waży pewnie to coś, co używa. Całkiem pewnie dużo. Także akurat spodziewałem się, że nie będzie aż tak sprawny. Dobra. Unik. I w plecki. Czy nie w plecki, czy z przodu. Kurwa, miałem już kamieni zaraz. A, dlatego jest automatycznie namierzanie. Ja bym... O kurwa, nie mam już kamieni. I w łeb. Pięknie. Nieźle, samica go pokonała, nie? Jak w ogóle działa proca, że ty tak robisz i trafiasz w gościa? Znaczy tak to wiem, że... Ale... Tak? Nie wiem w sumie jak to działa. Skąd wiesz, kiedy wypuścić, albo jak wypuszcza się ten kamień? Jakiś inny ruch po prostu robisz, że na przykład tak to machasz i później musisz tak pyk? I to leci? Nie mam zielonego pojęcia. A czemu tu wszyscy tacy też wkurwieni są na nas? Czy my tu chyba nic nie zrobiliśmy? Rozdział trzeci, odwet. Mam nadzieję, że rozdziałów jest trochę więcej, na przykład 10, a nie, że nagle 5 i zakończymy tutaj w 3 odcinki.
tą giereczkę, bo zapowiada się naprawdę przednio. Look, Amicia. I'm coming. Oni mówili, że się z daleka trzymają od kościoła, tak że coś tu jest na pewno niegrane. Chcesz pod pachę? Chyba nie chcesz. Co? Why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. Dobra, to ty się zajmij głupotami, a tymi ważnymi rzeczami, jak na przykład pozbieranie kamieni. Co to tutaj jest? A nie mogę, muszę czekać na młodego, no to dalej. Mommy and Daddy. Git, chodź. Watch over them. No chodź, bo nie mogę iść, no. Darmo zjadzie. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Siarka, dobra, tu coś jeszcze jest. Jest woda, alkohol. O kurde. A tutaj? Możemy się pomodlić, tak? Chyba. Forgive me for the evil I have just committed. I never. Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Nie no, w samoobronie wiadomo. Nie wiem, czy w samoobronie się liczy? Czy nie pójdziesz do nieba, jak kogoś zabijesz? Chyba nie. Bez gituwa z nami. A barricade. Well, why have they done that? To stop someone from getting in or out. Ty, tak nie tędy się dostaniemy. Tam nic chyba nie było ciekawego. To gdzie ja mam kurwa iść? Oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Tak, kiedyś odmawiałem takie coś i trzeba było paluchem przeciągać. Zostałem zmuszony do tego. Ale raz zrobiłem to nawet z własnej woli. Dobra, poka. Wykonane ze zwykłych materiałów, różańce są przewodnikami w modlitwie. Niezwykle rozpowszechnione odzwierciedlają niezaprzeczalną rolę religii w życiu społecznym. Religia obiecuje wiernym zbawienie duszy, przyczynia się do zaopatrzenia szpitali w meble i wyznacza czas procesji i uroczystości kościelnych. Kościół poluje również na heretyków, potępia bluźnierców, a w najpoważniejszych przypadkach nakłada na nich ekskomunikę, pozbawiając wyklętych prawa do wiary i wykluczając ich ze społeczności. No kiedyś to ludzie mieli trochę przesrany. Kościół wcale taki dobry nie był, nie żeby teraz był jakiś lepszy, znaczy najlepszy, ale no kiedyś był gorszy, to na pewno trzeba przyznać, że jednak troszeczkę poszło to wszystko do przodu. No to jeżeli nie mogę tam wejść, to gdzie ja mam kurwa iść? Ty, ja coś ominąłem ważnego, czy... Tak. Nie, to jest niemożliwe, że tu wcześniej była drabina i nie zauważyłem. Climb up. I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Children, what are you doing here? Father, we need help. Leave. It's dangerous. You have no business being here. Wait, please. It's important. We should go and talk to him. Tak, tam i biegniemy. Dobrze, że tu nie ma pasku staminy. No tak nigdy nie nienawidziłem pasku staminy. It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Materiał jakiś. To jeszcze mamy coś do podniesienia. Siarka? Siarka. Pytanie, co ile będziemy mogli tutaj ulepszać naszym kursem dom? Jak to się nazywa? Śmigło, co robimy? Proce. Znasz ten zapach? Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Okej. No, nie za bardzo to pomaga, generalnie, tak już z medycznego punktu widzenia, tak mi się wydaje, że nie za bardzo. Prędzej się udusisz tym gównem, co oddychasz, później te zioła palone. Tam chłopie, cząsteczki raka i wszystko. I tysiąc jakichś innych substancji. Dobra, fajnie. Dawaj te kwiaty.
We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait. Come here. What? It will protect you. And it's pretty, too. Oh. All right. Now we can go. Thank you, Hugo. Mogę się... Uuu, ty, nie kwiaty, tylko siekierę bierz. Nie możemy. Pewnie byśmy nawet nie unieśli tej siekiery. Strasznie dużo tu tych krzyży. Co pewnie oznacza, że tu ludzie poumierali. No i niestety możliwe, że ten ziomuś, którego szukamy, jest którymś tutaj z tych krzyży aktualnie. Byłaby ta informacja tak zwana niedobra dla naszych postaci. Tutaj jeszcze może coś jest do podniesienia, także chodźmy. Widzę, że nic się nie świeci, nie musimy iść dalej. W ogóle, jakim cudem tu jest woda? Przecież tu nie ma prawa, jest dach. Tu mi coś śmierdzi. Niezły błąd, nie? Miliony budżetu, a tam taki fail. Father. You again. I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Darun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... Slaughter our parents. But what is happening here is far worse. You must leave immediately or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. Ale ma Feliza w ogóle. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but... Najnowszy krzyk mody 1300 roku, wita. May God watch over you. Ja mam tak śmiesznie, że jak mi zasy włosów rosną, to zawsze tą górę najpierw obcinam i właśnie zostaje tutaj taki placek na górze i tylko boki ma. Wygląda mniej więcej jak ten kolo. Nie pamiętam tylko czemu oni obcinali tą górę głowy. Tego nie pamiętam. Wiemy, że tak robili, ale... Nie wiem dlaczego. Then the sickness spread, first in families, then to everyone. Fever, boils, people started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. To dopiero musiało być przewalone. Tamte czasy i plaga. Nikt nie miał zielonego pojęcia, jak to się, skąd to się wzięło, dlaczego tak się wzięło. No, to musiało być przerażające. Dzisiaj wiemy, jak się zabezpieczyć, że jakieś szczepionki, bla bla bla. A wtedy ciężko. Naprawdę ciężko. Coś czuję, że... kurwa, domyślam się, co się stanie z tym ziomem, nie? Zaraz. No tak myślałem właśnie, że to się stanie. O kurwa, tak? Ale ślimak. No i mamy główny tutaj motyw. Przewodnic, czyli szczury.
O, to... O kurwa, szybko im poszło, ci powiem szczerze. Z ojcem. No, zdążyłem zauważyć, że się boją światła. Ale mega dużo tych szczurów. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, tyle. O kurwa. Ty patrzcie, jak się pięknie cień obraca. Pyk, pyk. Bardzo ładnie to jest zrobione, nie? Nie wiem na jakim... gdy pochodnia pozostała, umieścił ją w uchwycie, możesz również ją opuścić za pomocą, ale pamiętaj, że po upadku na ziemię pochodnia zgaśnie. O kurczę, dożyłem tego przycisku prawego. Nie kliknął przypadkiem. Dobra, czyli gdzieś tutaj ją mam w uchwycie umieścić, okej? Okay? I musimy przeskoczyć. I potem co zrobimy? A, weźmiemy sobie nową tutaj, dobra. Tak czy nie? Nie, wyjebane w pochodnie. O kurwa. Szybko, szybko. Ale to się chyba za długo nie będzie palić. Patyki palą się przez kilka chwil. Oj. A będę wiedział, ile się palą? A widzę, że powoli się wypalają. Dobra, dobra. O kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Już trochę cykam. Przez krypty. O kurwa. A teraz? Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu. Skóra. Czekaj, tu... A, tu jest światło, więc nas to ochrania, okej. Chyba musimy tędy przeskoczyć, co? Przez to. No i teraz jest mega problem, chyba że to weźmiemy, co to jest? Nie, to jest skała. A mogę w nie pierdolnąć kamieniem? Niekoniecznie właśnie. Co? Gdzie, gdzie, gdzie? A, widzisz, dobrze młody. Elegancko. No i lewy monitor mi zgasł. Czemu gaśniesz, panie, lewy monitorze na raz na jakiś czas, sobie randomowo? A tutaj mogę przejść? Mogę. Okej. Okay. Chciałem tylko zobaczyć, czy tam coś jest. Chyba i tak będziemy musieli się tutaj udać, co? Ale wkurzone na mnie. Powalone, jak ktoś się boi gryzoni. Takie coś zagrać, na pewno dużo emocji by mu to przysworzyło. Ale chyba spoko, bo to jest takie przełamywanie właśnie, wydaje mi się, swoich granic i barier, także chyba całkiem okej. Okay. To trochę tak jak masz arachnofobię, ale sobie pograsz na przykład w Grandę, gdzie są wielkie pająki wielkości człowieka. Wydaje mi się to pójściem do przodu. Prosta piła. Dobra, tu już nic nie znajdziemy? Chyba nie za bardzo. Szukamy przede wszystkim kamieni, nie, ale szukamy jakiegoś badyla, coś takiego, nie wiem. Nie wiem w sumie, co tu czekamy. Przejść tutaj nie możemy, prawda? Wszystko tu... Nie no, za małe okno tu są, nie ma takie nawet możliwości. Ale na dole też nic nie było ciekawego. Chyba, że coś rzucić? No tego nie mogę wziąć tej lampy. Na pewno ze sobą. No mogę rzucić szczury, ale to nic nie da. A pokaż, co się stanie, jak rzucę w jednego. Nic właśnie. Nie wiem, może zaczekaj tu. A ja poszukam speedem chociaż jakiegoś, nie wiem, badyla, coś takiego. Dobra, już, zaczynam panikować. Dobra, dasz radę, spokojnie. No kurwa, no muszę jakoś przejść na drugą stronę. A, widzę, dobra. Ja debil, tylko ja... A, to z góry trzeba, dobra, rozumiem. Czekaj tu. Zabedę. Jak mam patrzeć na niego, jak on tam się próbuje wgramolić, to... Dobra, mamy to. Trzeba po prostu trafić tutaj w to. Cyk. Dobra, nie chcę mi się schodzić po drabinie, a muszę, nie da się niestety tutaj spaść.
Długo te animacje zajmują, wkurza mnie to. I chodź, młody. Jesz? Co się stało? O kurwa, no tak, bo to trzeba... Czekaj, czekaj! Nie pomyślałem o tym, że muszę poczekać z tego. To w rytm zrobić. Na szczęście nie zabiją nas w 5 sekund, także jest okej. Okay. Tam w sekundę. Pewnie w 5 sekund nas właśnie zabiją, ale na pewno nie w sekundę. Dostaliśmy narzędzie, nie wiem co to oznacza. Czy z każdym narzędziem jestem w stanie ulepszyć chociaż jedną rzecz? Czy to o to chodzi? Nie wiem. Na razie mogę ulepszyć kieszeń. Amunicja podwaja grubość swojej kieszeni. Amicja podwaja grubość swojej kieszeni na materiały, dzięki czemu staje się wytrzymalsza. No dobra. Mogę to zrobić, to czemu nie? Zróbmy to. I czy ja zużyłem teraz tak, ja zużyłem jedno narzędzie, które miałem, czyli przy każdym warsztacie pewnie będzie jedno narzędzie i z tego narzędzia będziemy mogli wykonać jedno ulepszenie za każdym razem. O kurwa! I co teraz? Jesteśmy w świetle, spokojnie. Luz, jest dobrze, spokojnie. Coś się wymyśli, co? Możemy... Co to jest właściwie? O kurwa, ty, pójdź! Misja nie żyje. A możemy na młodego na tego? Na minę wpieprzyć? I go wysłać do szczurów? Dobra. One niech się tutaj zajmują tą szyneczką. Ja sobie pozbieram, co tu mogę pozbierać. Materiały jak najbardziej. Dobra. Ciekawe na pewno to jest, no. Światło, okej. Okay. Tutaj jeszcze coś mamy. Saletra. No, nie wiem, czy do końca jest saletra, tak szczerze mówiąc. Fajna jest ta muzyczka, co tam leci. Takie skrzypce, jak w horrorach. Alkohol. Okej, okay, tutaj musimy już pomyśleć. Gry, w których trzeba myśleć, to nie są gry, w których zazwyczaj dobrze im idzie, niestety. Tak, bo tutaj są świeczki, okej. Okay. Możemy iść tędy. To podnieś. Tu też jeszcze coś było do podniesienia, jak najbardziej. Siareczka. I co dalej? Szynka. Pyk. I co nam to dało? Właśnie kurwa nic za bardzo, szczerze mówiąc. Ja się chyba tam chcę dostać. Nie widzę tutaj szynki żadnej, ani nic, co mógłbym potencjalnie trafić, niestety. Żadnego patyka, które potencjalnie mógłbym podnieść. Chyba że my teraz pójdziemy tutaj. Okay. Dawaj, dawaj. Nie wiem, czy muszę nadal klikać, nie. Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misia, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. Ta, to chodź w ogóle przy ścianie ze mną. No. Dalej. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Dawaj, dawaj. Very good. Tylko tu jest problem, nie? Bo tu jest ściana, nie? Szybko, pyk. Dobra. Pyk. Dobra, biegnę. Spokojnie, jesteś bezpieczny. Oj. Już. Co się dzieje? No i chuj, po Hugo, nie? No i po Hugo. No i dobrze, był tylko kulą u nogi, wydupcas. Mogę to podpalić? Jo, mogę. A jest Hugo!
Hugo, are you alright? There were rats! I ran to the light! Did they bite you? No, I found a ladder, but there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Down, Luisa. He's fine, you're fine. Czekaj, musimy... Stay focused, dobra. Na początku na pewno musimy zniszczyć to. Teraz bierzemy badyla, tak mi się wydaje. Nie wiem, czemu sobie na przykład dwóch badyli nie weźmiemy. Teraz idziemy tutaj, jak najszybciej. Podpalamy. Podpalamy tutaj to. Wraca... Oj, kurwa! Myślałem, że wracamy po badyla kolejnego. No zajebiście, tylko ja nie mam patyka teraz. Jakiś genialny plan? Halo? Utknęłem. Step brother, I'm stuck, man. Dobra, gitowaj, popadyna. Dobra. Myślę, że jesteśmy, kurwa, bezpieczni. Nie, ale przejdziemy sobie na drugą stronę, podpalimy to tamto gówno. To jest do podpalenia. A jeszcze bym wziął, no właśnie, tutaj ten alkohol, ale chyba jak podpalę, no właśnie, to będę mógł. Tyk, skóra, alkohol. No i wszystko, mamy młodego przy sobie. Jaki plan teraz? Sznur, to jest jeszcze alkohol do podniesienia. Plan chyba bierzemy badyla, czy idziemy na górę do niego? Nie, chyba musimy iść na drugą stronę. Mi się wydaje. Cofamy się do tego miejsca. O kurwa, to co to jest w ogóle na tej ścianie? Znaczy, dziwnie to wygląda. No i chyba do tego, nie? Do przejścia tam. Tu już jesteśmy bezpieczni. Dobra, bierzemy patyka. Przechodzimy tak i liczę na to, że w niedługim czasie będzie jakiś przełomowy moment, albo przełomowa cutscenka, żebym idealnie mógł wtedy uciąć sobie tego. Uciąć sobie materiał. Zakończyć materiał. A nie tak w trakcie i w połowie misji skończyć. Krypta! No myślę, że pójdziemy tam. Jeszcze wykonajmy tutaj jakąś rzecz. Widzę, że jest tu kilka materiałów do podnoszenia. Nie wiem, czy zebraliśmy narzędzie, żeby wykonać tutaj kolejne jakieś ulepszenie potencjalne. Nie, no nie mamy narzędzi niestety. Wszystko mamy, ale niestety narzędzi nie ma. Moglibyśmy sobie poszerzyć albo sakiewkę, albo torbę z amunicją. Niestety nie znalazłem gdzieś tutaj w pobliżu narzędzia. Nie wiem, czy ominąłem to narzędzie, czy po prostu gra mi tutaj tego narzędzia nie dała. Zapakujmy się jeszcze do krypty. Tak, żeby... Oj, ale widzę, że tu nie będzie końca. Tu jeszcze szczurasy są. Okej, będziemy musieli się tam dostać. Zrobimy to w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie wpaść na Twitcha, zostawić lajka. Mój drugi kanał. Widzimy się 14-16. Do jutra. Trzymajcie się, cześć. Fajna gierka.